Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MCO, to przed wami Serious Sam 2. Pytałem was na społeczności, pytałem was na Discordzie, wyraziliście chęć zobaczenia tej gry, mimo wszystko po angielsku, także hej, będziemy tą grę lecieć po angielsku. Czekaliśmy na spolszczenie bardzo długo, nie doczekaliśmy się. Jak wyjdzie spolszczenie kiedyś, może w przyszłości, to oczywiście nagram odcinek z tego, jak to gra wygląda po polsku. Aktualnie będę starał się wam polszczyć mimo wszystko, co się tutaj dzieje. Mam nadzieję, że mi się uda. Też na bieżąco, jak i napisami. No i co? Będziemy lecieć. Czekaliśmy strasznie długo. Na końcu Seriousa drugiego starcia powiedziałem, że ta gra będzie, ponieważ jest to kontynuacja Seriousa drugiego starcia. Jak odlatujemy rakietą na końcu drugiego starcia, tak, w tej grze jest to kontynuacja. I co? Panie i panowie, będziemy lecieć. Będziemy zaczynać, bo wiem, że czekaliście na to długo, ja też czekałem długo, żeby tę grę znowu ograć, bo tę grę uwielbiam. Przygotujcie się naprawdę niezłą jazdę, niezłą, śmieszną jazdę. No i co, single player, nazywamy się, nie Serious Sam, MC. O. Mamy jakiś load game? Nie mam nic, o damn. Okej, okay, nowa gra. Tu mamy, okej, okay, tu mamy inne poziomy, nieważne. Lecimy chyba od początku, nie? Wiadomo, że od początku. Let's go! I tu możemy sobie ustawić właśnie te modyfikatory Seriousamowe, no nie? Chyba zostaje wszystko tak, jak jest. Ograniczone życie i tak dalej, i tak dalej. Enable sprinting, yes! Oczywiście, że sprint, poproszę. Use combo weapons, yes, ponieważ mamy dual wielding, tak jakby byliśmy w czwórce i sobie ja Mayhem. Rocket jumping, nie chcę rocket jumping, a po co, a po co? Okej, okay, mamy tu zostawione nowe rzeczy, których nie było nigdy wcześniej w grze. Po update'cie oczywiście. No i co? Let's fucking go. Woo! Mamy stare gry. Was it also written that he will wear red sneakers? What do you have against sneakers? You used to wear pink yes, tights with yes, yellow. And you with your ridiculous outfit. Guys, guys, stop! Piją się, Boże. Let's not forget why we are here. We must contact him now. Concentrate, boys. Concentrate! What the hell? Wezwali nas. You have exactly 5 seconds to explain what I'm doing here, and 2 seconds have just passed. Oh damn! Please, Mr. Stone, calm down. We can help you in your quest. My name is Rolanda, and these are my brothers, Jebediah and Rajiv. Jebediah? Serious Sam. Hell yeah. We are the Syrian Great Council, and we are here to show you the way how to stop mental. Look! This is Medallion of Power. Medallion, tak. The only thing that can make mental weak and vulnerable. It was forged by a blind blacksmith gremlin, and we, the wizards, use spirit. Following the instructions in our holy manual, Division 2. Division 2. It was split into 5 pieces, and those pieces were given to 5 different races. Mm-hmm. Silvers from planet Medigma. Mm-hmm. Chiche from planet Shiva. Oh, tak. Sixes from planet Magnor. Clears from planet Kyrie. No. Elvians. It wasn't enough. Pretty soon, mental had all the in its possession. Thankfully, those pieces are indestructible, so mental can only guard them. When all 5 pieces become joined again, Medallion will activate, releasing its power and making mental vulnerable. Your task is to go to planet Medigma and retrieve the first part of the Medallion. And if you bring this piece back, it could really mean you're the one. The one. The one? The one our holy manual, Revision 2, keeps talking about. The one who will save the universe. Yeah, right. Well, you should go now. We'll get in touch with you when you finish. If you finish your mission. No one's gonna believe this. Oh well. Ta gra jest tak super. Boże, jest tak inna od reszty i za to ją uwielbiam właśnie. Jest tak głupia ta gra, ale tak zajebista i tak potrzebna.
Tam gnaj leciał, nie wiem czy widzieliście. Ogólnie tutaj potwory też mogą do nas mówić w naszym języku, co zobaczycie w przyszłości. Mamy pierwszy poziom. No i tak, streszczając wam, nie wiem czy przetłumaczyłem wszystko czy nie. What the fuck? Crap. O, chyba nie zdążę nawet wam tego przetłumaczyć, bo zaraz będzie gadane. Netflixa będzie do nas gadać. Mamy 5 medalionów, które musimy zdobyć, czyli 5% do pokonania. I jak ten medalion się zbierze, to jest jedyna rzecz, która może sprawić, że mental będzie słaby i będzie może go pokonać. Taka jest fabuła gry. Netrixa. But Nettie to my friends. Netrixa. Nettie. You can talk. Yes, it's a Netrixa gada w tej grze. Let's just say that it has something to do with having a bigger game budget. Game budget. Just kidding. Anyway, I'm here to help you as much as I can. Find a few more of those blue guys and make them talk. Maybe I'll be able to translate what they're saying. Mhm. Pokażcie mi tą grę, błagam, bo nie widziałem jej tak dawno. To mam ogólnie na ekranach ładowania mamy przeciwników albo postacie, które spotykamy na poziomach i mamy dokładny opis tego, co się dzieje. O Boże, jak kliknę ten guzik, to się pojawię w grze. Nie byłem tu tak długo. O mój Boże! Nie byłem tu tak długo! Tu widzicie, że oni wzywali sama właśnie temu to taki dziwny sposób. Nie, wszystko okej, gra działa, jest w porządku. Wszystko mam na absolutnego maksa ustawione. I pod shiftem mamy sprint! Mamy sprint w tej grze. Czy mamy ten... Mamy ten dual winding! What? What? Bro, that's crazy! LOL. Okej, to jest crazy akurat. Mogę to jakoś wyłączyć? Bo aktualnie nie mogę się z tego... Nie mogę tego wyłączyć. A, będę w tej grze chyba nie mam sobie sterowania, w sensie chyba takich... To mi się wydaje. Z się zmienia, okej. Mogę to wyłączyć wydałem górnym, bo bardzo bym chciał, nie potrzebuję tego. O, dziękuję, dobrze. Okej, czyli Z się włącza i wyłącza, dobrze, mamy to. No i tak, jest w tej grze sporo sekretów, ta gra jest kolorowa, kreskówkowa w większości. I bardzo interesująca na swój sposób, także weźmy na przykład taką piłkę. Jak ją wrzucimy sobie tutaj, jeżeli nam się uda oczywiście. Ups. O Boże, nie grałem w to długo, naprawdę. No, come on. Ojoj. Za długo przytrzymałem. O, aj. Shit, man. No, o, o, yeah. To jest Netflixa po lewej. Dostajemy pieniądze i pieniądze to jest inne w jakiejkolwiek innej grze, którą graliśmy wcześniej, ponieważ pieniądze... Game przeskakuje, albo mi się wydaje. No, nie wydaje mi się. Oj, na game też to widać. Okej, chyba jest lepiej, takie mam wrażenie. Jeżeli coś zobaczę znowu, że przeskakuje mi jakoś tak dziwnie gra, to oczywiście temu będziemy zapobiegać. Ale aktualnie mi się wydaje, że jest lepiej. Po prostu to, że ustawienia graficzne miałem najwidoczniej. Ale tak, kontynuując, mamy punkty u góry i te punkty, panie i panowie, pozwalają nam zdobyć dodatkowe życia. I te życia mamy po lewej u góry, jak widzicie, mamy 3 życia aktualnie. Jak te życie się skończą, no to jesteśmy w dupie. Także musimy być ostrożni. Jak pamiętacie, na początku każdego poziomu w Serious Samie jest ukryta wyrzutnia rakiet. Także będziemy to oczywiście teraz uskuteczniać. No i ten Serious Sam się tym różni, ponieważ pojawiają się rzeczy, jak rozwalimy rzeczy. I to jest super. Mamy piłkę. Co z tą piłką możemy... Coś z tą piłką się robiło. Ją się chyba zanosi tam ten daleko. Pamiętam, że jest jakaś bramka tam potem. Weźmy sobie tą piłkę. Nie idziemy tam dalej na razie, bo tam się pojawią przeciwnicy, jak tam pójdziemy kawałek dalej. No i widzicie, że ten Serious Sam się absolutnie różni od reszty. Jesteśmy tutaj w takiej wiosce, jak widzicie. Tu mamy właśnie amunicję, szelsy i tak dalej. Mamy naszą normalną broń. Mamy piłę łańcuchową. I ogólnie te bronie będą... I przeciwnicy tutaj też będą, których nie widzieliście nigdy wcześniej w Serious Samie. Od razu mówię, nie widzieliście nigdy takich przeciwników. Weźmy sobie Dual Winding tak na razie. Zobaczymy, jak on się ma. Musimy iść tam za wodospad. A przynajmniej w kierunku wodospadu. Także tam sobie pójdziemy. Tu uciekają, widzicie, mieszkańcy, bo tam przeciwnicy są. I Netflixa mówiła nam, żebyśmy przeszli przez ten po prostu wąski kanion. To jest fajne, bo to samo naprowadza na przeciwników. Nice warm up.
Mimo, że teleportacja nie sprawiała, że jesteś taki, wiecie, zardzewiały, że hej, nie pamiętasz jak się strzela i tak dalej, i tak dalej. Dalej na szczęście sam pamięta wszystko, także nie musimy się martwić. Sam powiedział, miła rozgrzewka. Będę starał się to tłumaczyć, oczywiście będą jakieś większe dialogi, to nie będę w stanie, oczywiście mamy armor, który też wygląda inaczej niż takie po prostu pomarańczowe, takie po prostu tarcze, o. Idziemy tu, bo tu mamy schowaną chyba brzydkie rakiet, tak mi się wydaje. Nie tych samów widać, że znajdziemy jakiś sekret, także to jest miłe. Sami sam skacze, o nie. Trzeba będzie wyłączyć, jeżeli się da. Jeszcze nie ma extra life, za ile jest extra life, za 10 tysięcy? Chyba tak, mi się wydaje. Tu mamy... Jeszcze? No tu nie ma wrzucie jakie, to gdzie jest wrzucie jakie na początku w systemie 2? Tak się śmieje ze mnie, halo? Podoba mi się to. No ale dobra, kontynuujemy. To jest na razie pierwszy poziom, wiadomo, zapoznawczy. Chociaż tutaj się i tak będzie sporo działo. To trzeba przyznać. Mamy armor jeszcze w wodzie, to jest tej skrzynki, którą byśmy rozwalili. Za armor też dostajemy punkty, także interesujące. Mi się wydaje, że to są ogólnie nie tylko pieniądze, ale też ogólnie punkty. Takie mam wrażenie. Cześć wam, możemy w ogóle z nimi... Zanim podchodzimy do nich, oni... O, mówią coś do nas, no nie? Możemy telewizor wziąć, pierdolnąć nim. Czemu nie? No prawie kurę rozwaliłem. Kurę też można w ogóle zabijać, z tego co wiem. Tak, i z nich są... pieczone kurczaki. Dobra, bo ja się tą grą zaczynam bawić, a chcę faktycznie pokazać wam co i jak dalej. I ja tej gry niezbyt pamiętam. Pamiętam bossów oczywiście, ale nie pamiętam zbytnio co tutaj się działo. Jak długie są poziomy, w ogóle jak to wygląda. Nie pamiętam po prostu. Grałem w turbo dawno. O, jest ten... Ten shotgun, bo to jest shotgun. Jest jednym z ulubionych shotgunów w historii ogólnie tych, co grali w tą grę, no nie? Dobra, Z poproszę. There we go. Zbieramy punkty, bo chcę 10 koła mimo wszystko, bo chcę wam pokazać... Coś chcę wam pokazać. No i zawsze dostajemy punkty stąd, czasami dostajemy po prostu te. Pancerz, amunicję, takie rzeczy właśnie. Mamy shotgun, auto shotgun tak zwany. I patrzcie, jak to zajebiście napierdala. Się obraca dookoła. O Jezu, jak rewolwer. Piękne. Tu musimy dać cegły na to. Chyba nie jeden, tylko z 3. Mhm. 3 chyba wystarczą. Tak jest. 3 cegły i idziemy dalej. I tu będzie właśnie ta bramka. Wow, co to było? Możemy użyć właśnie tego dinozaura. Właśnie chodzi o to, że w tym Serious Sam 2 jest tyle pojazdów. To w ogóle pojazdy w tym były przed Serious Samem 4, przed Serious Samem Zabijam Mayhem. Tutaj były pojazdy na samym początku. Gdzie ja tą piłkę wrzuciłem? No clue, gdzie ja tą piłkę wrzuciłem. Czy ja w ogóle ją wziąłem? W ogóle ją wrzuciłem gdzieś? Bo tu mamy właśnie tą bramkę, do której trzeba tą piłkę wrzucić. Ale boję się, obawiam się, że ją mogę wyrzucić za ten... Za krawędź. No nic, nie będziemy mieli jednego sekretu. My sobie nie możemy zbierać rzeczy, jak jesteśmy na tym dinozaurze, także musimy z niego schodzić. To jest trochę minus. Teraz dinozaur sobie biegnie. No ale widzicie, no, a jest piłka! O, dobra, myślałem, że ją wyrzuciłem za daleko. A na szczęście nie. Hops. I bum. Football secret. O Boże, ten... Aaaa, tyle wspomnień się odpala, jak to słyszę. Extra life! Piosek nie ma dużo życia, ale... Dinozaur może strzelać takimi fireballami. O, odpalia się kascenka. I mamy nowych przeciwników, już przed chwilą mieliśmy przeciwników nowych. Także no, jest interesująco, co? Rozwal to! There we go. I nie mamy chyba tu takiej bazy przeciwników, jak mieliśmy w starych Seriousach, tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że to jest taki mały problem. Ale dźwięki umierania mają jak bez głowi, nie? Jeżeli się słuchacie faktycznie. To jest interesujące. Extra life! Dobra, dinozaurze. Na razie cię porzucę, ponieważ ja chcę zobaczyć... Nie ma chyba tutaj Netflixu, no nie? O, pod kółkiem mamy granat, tak, tak, tak. Nie ma tu chyba Netflixy, albo ja nie pamiętam jak się Netflixy odpala. Tak się odpala Netflixy, okej.
Statystyki mamy. Okej, okay, o, to jest Analyticsa, która. Celite, jak widzicie. Nie ma tutaj niestety przeciwników. Także to trochę. To trochę się. Musimy wejść do tej. Małpiej. Małpiej czaszki, traktujmy. To się da rozwalić, a ja mam za sobą po prostu broń aktualnie, żeby to rozwalić. Nawalamy się przeciwnikami nowymi. Dobra. Dobrze idzie. Czasami taka przycina, ale to nie, nie szkodzi. Fajne jest to, że pod kółkiem są granaty. Zawsze mi się to podobało. Bardzo. There we go. Wszyscy porozwalani. Jesteśmy najlepsi. Oho! Ale tu mamy tych skurczybyków. Gadam jak te, Rocky Balboa, nie? Albo Arnold Schwarzenegger. Po prostu. I'm a big dumb barbarian. There we go. Śmieję się z jego broni, z jego siekiery. Okej, okay, czy my tu mamy jakieś sekrety jeszcze? Wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Boję się oczywiście znaleźć ryby, jeżeli w tej grze są ryby. Te, o które mi chodzi. Tak mi się wydaje, że są. Ale zobaczymy. Tu były sekrety jeszcze jakieś, ale kompletnie nie pamiętam gdzie. Wiem, że teraz mogę sprintować, to mi trochę sprawę ułatwi. No i tak jak mówię, nie pamiętam, czy tu w ogóle jest wrzutnia rakiet. Tak mi się wydaje, że jest, powinna być. Powinna być wrzutnia rakiet, ale no jak mówię, nie mam pojęcia gdzie, jeżeli jest. Sprawdzimy sobie jeszcze po drugiej stronie, że coś jest. Coś pewnie może granatem rozwalić, ja nie chcę granatów marnować. I to jest ten problem właśnie. Gra mi bardzo przeskakuje. Będę to musiał naprawić jakoś w następnym odcinku, ale aktualnie pogramy sobie do końca w ten sposób. Nie, czy nie będzie końca poziomu już, jak w tej gęby wejdziemy. Nie mam pojęcia, nie pamiętam po prostu. No ale zobaczymy, jeżeli tak, to będzie bardzo fajny odcinek, taki wstępniakowy. I... to jest koniec poziomu, czy po prostu scenka? Z tego nie mówię na jego Samus, tak. Mówię na jego Samus, pamiętam. Samus! Poczekaj! Gra jest ładna, ale kasetki są takie... meh. Mało widać. Tylko senka. To był koniec poziomu. Okej, okay, w sensie poziomu. Mi się wydaje, że to jest koniec sekcji bardziej niż poziomu. 2x4 sekcje, to nie tak źle. To był pierwszy poziom, to był taki wstęp, jak który właśnie chciałem wam nagrać. Nie pamiętam tylko, gdzie on się kończy. Jeżeli jest kasenka, to ją sobie zobaczymy. Jest kasenka, zobaczymy sobie jeszcze kasenkę. Jak dobrze do tej gry jest wrócić, nie macie pojęcia. O Jezu. Jak dobrze do tej gry wrócić. Oczywiście nie będę nagrywał tylko po takich małych sekcjach, to oczywiste. Będę nagrywał dłuższe odcinki. Ale to chciałem, żeby był taki pierwszy, taki poglądowy, taki wstępniak do tego, co się będzie działo. Jak to w ogóle gra wygląda, czy w ogóle będziecie zainteresowani oglądając tej gry dalej. Zobaczymy. Mamy przeciwników, jak widzicie, którzy do nas już tutaj cisną. Trzeba będzie się z nimi uporać. Są całkiem potężni aktualnie, jeśli chodzi o nasz aktualny oręż, także musimy się skupić. Okej. Okay. Tak by Netflixa nam każdy język potrafiła przetłumaczyć. O, Onande Librarian? Nie Barbarian, tylko Librarian? To jest bibliotekarzem? Bez sensu. Okej, okay, dobra, spoko. Dobra, tu sobie zapiszemy G. Panie i panowie, save a new one. YouTube. Pyk. Okej. Okay.
Dziękuję za oglądanie. To był taki wstęp, jak tak jak mówiłem, do tego, co się będzie działo. I tak jak mówię, nie będę nagrywał takich krótkich sekcjach, będę nagrywał dłuższe odcinki, bo tak samo nie mam pojęcia, czy to była taka sekcja, czy poziom. Nie wiem. Także jeżeli to był poziom, to będę nagrywał za poziomy. Jeżeli to była sekcja, to będę nagrywał sekcję. Ja po prostu będę nagrywał tyle, ile mi będę wiedział, że odcinka aktualnie mamy. O, w ten sposób może. Tak to ogarniemy. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, na razie. Zapraszam Was na kolejne odcinki z Sirius Sama 2 na tym kanale. Trzymajcie się. Pa, pa.